I dlatego też proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje, że właśnie to jest paradoksalne, że wychodzi się od tezy o całkowitym złu tego świata, że zło jest że świat jest całkowicie skorumpowany, czyli zdeformowany. I właśnie dąży się do tego, żeby się opróżnić od świata, bo skoro, kochani, nasza bytowość i duchowa, i cielesna według buddyzmu jest złą, no to wtedy właściwie buddystom nie pozostaje nic innego, jak tylko odejść od siebie. Czyli odejść od siebie i niejako przemienić się, rozpłynąć się w nicość. I jaki to jest, kochani, paradoks. Proszę zobaczyć, jaka to jest diametralna różnica, o czym będziemy rozważać w odniesieniu do rozumienia człowieka w sensie chrześcijańskim, że człowiek dąży do Boga, żeby zyskać pełnię i żeby spotkać pełnię absolutną, to znaczy samego Boga, a także, żeby swój własny byt napełnić wiekuistym życiem. Czyli żeby opróżnić siebie i rozpłynąć się w nicości, lecz żeby napełnić się, żeby uzdrowić to, co słabe w nas. Święty Maksymilian nawiązuje także do myśli islamskiej. I pisze tak. Mahometanie Boga wzywają i do Niego dążą. Marabut, to znaczy mnich, ich ćwiczy się w postach, czuwaniach i wstrzemięźliwości na miejscu samotnym, by dojść do wizji i zachwytów i tak przestawać z Bogiem. Gdy do tego dojdzie, oczywiście nie ma tu mowy o nadnaturalnym zachwyceniu, otrzymuje nazwę Uali, to znaczy przyjaciel Boga. A po śmierci współwyznawcy wzywają jego wstawiennictwa przed Bogiem i prorokiem. Wstawiennictwo to ma się okazywać przez cuda. Cudem zaś nazywają Mahometanie każde zdarzenie, które nie jest zwykłe, codzienne i oczekiwane, a o krytyce to i mowy nie ma, podsumowuje święty Maksymilian. Proszę zauważyć, że i to też jest typowe dla islamu. W Koranie, już w przeciwieństwie do starożytnej metafizyki greckiej, czyli Sokratesa, Platona i Arystotelesa, nie ma, kochani, mowy o tym, że niebo to jest innym światem. Czyli jest to rozumienie Boga naturalistyczne. A jeśli naturalistyczne, to proszę zobaczyć, na jakie trudności natrafiają muzułmanie w Koranie. A mianowicie, że skoro istnieje w świecie dobro i zło, i jeżeli Bóg nie jest oddzielony, nie jest pojęty jako ten, kto jest ponad tym światem, to proszę zobaczyć, że nie ma możliwości, żeby Allaha zrozumieć jako Boga absolutnie doskonałego. To skoro wszystko w tym świecie jest i dobre, i złe, to wtedy rozumiemy, że i Allah musi być ostatecznie racją dobra i zła. A jeżeli Allah jest według Koranu ostateczną racją zła, to Allah nie jest Bogiem doskonałym. A to wynika z tego, kochani, że u podstaw błędu Mahometa czy całego islamu stoi naturalizacja wiary w Boga. Czyli ograniczenie rozumienia Boga do tej struktury rzeczywistości, którą stanowi świat. Bo na świecie jest dobro i zło. Ale też tutaj musimy odróżnić, że zło tego świata, kochani, jest natury przypadłościowej. Czyli substancjalnie świat nie jest bytem złym. W Starym Zakonie, czyli wtedy święty Maksymilian, tak jak rozumiemy, teraz odnosi się do Starego Testamentu i pyta tutaj, jakie jest rozumienie świętości. W Starym Zakonie pojęcie świętości ściśle już się łączy z pojęciem Boga. Tak na przykład czytamy w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 20, wers 26: będziecie mi świętymi, bo świętym jestem ja,
Pan. I odłączyłem was od innych ludów, abyście byli moi. A w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 4, wers 9. Widzę, że to jest mąż Boży, święty. Lecz i tu świętość nie jest doskonała. Proszę zauważyć, że bardzo ciekawe spostrzeżenie czyni święty Maksymilian Maria Kolbe w odróżnieniu do wielu głosów naszego czasu, które mówią, że właściwie rozumienie Boga w Starym Testamencie czy w judaizmie jest takie same jak w Nowym Testamencie. Trzeba przyznać, że tutaj rację świętemu Maksymilianowi, że kochani, rozumienie świętości Boga w Starym Przymierzu jest inne. Jezus Chrystus nieprzypadkowo przybył w pełni czasu jako prawdziwy Syn Boga. Dlaczego między innymi przybył? Przybył z głównej racji, żeby nas zbawić. Ale w tym akcie zbawienia, kochani, Jezus wydoskonala pojęcie świętości Starego Testamentu. Czyli to rozumienie świętości, które mamy do dzisiaj w judaizmie, nie jest rozumieniem świętości doskonale. Bo proszę zauważyć, że święty Bóg istnieje w trzech osobach boskich. Tak jak dzisiaj rozważaliśmy sobie to w czasie mszy świętej, mówiąc o jednym Bogu, czyli że nasz Bóg jest jeden, owszem jest jeden, bo jest jedno bóstwo, ale nasz Bóg istnieje w trzech różnych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. I dlatego też rozumiemy, że tutaj następuje wydoskonalenie rozumienia Boga, a co za tym idzie, także rozumienia świętości. Bo proszę zauważyć, w Starym Przymierzu, jeżeli ktoś spełnił prawo co do Joty, to takie było rozumienie świętości, że wraz świętość była utożsamiona z wypełnieniem prawa. Czyli jeśli ktoś wypełnił prawo, to znaczy dochował sprawiedliwości, to znaczy, że jest święty. A Jezus nam powie, że samo wypełnienie prawa nie jest wystarczające. Dlatego, że czymś wyższym i doskonalszym od spełnienia prawa, od sprawiedliwości, jest cnota miłość. Jest doskonałość miłość. Czyli ten, nie tylko ten, kto spełnia prawo, może zostać świętym, lecz co więcej, jeżeli spełniamy prawo z miłością. Dlatego proszę zobaczyć, że jakkolwiek przykazania miłości pojawiają się w księgach Starego Testamentu, ale one nie mają takiej siły wymowy, jak uczynił to Jezus. Dlaczego? Z prostej przyczyny, kochani. Jeżeli Bóg byłby tylko jeden, jeżeli mielibyśmy tylko jedną osobę Boga, to ktoś by mógł zapytać, no dobrze, jeśli mówisz, że Twój Bóg jeden jest miłością, to powiedz mi, kogo On kochał w wieczności przed stworzeniem człowieka, czy anioła, czy świata. Czyli rozumiemy, kochani, że Bóg judaizmu, czy Bóg Starego Testamentu, On nie objawia się w pełni. Pełnia objawienia Boga następuje w osobie Jezusa z Nazaretu. Czyli w osobie Chrystusa. I dopiero Jezus nam ukazuje i później zsyła Ducha Świętego wraz z Ojcem na nas i dlatego my jesteśmy tacy spokojni tutaj, nie tylko dlatego, że mamy takiego cudownego Ojca Józefa, który nas tutaj prowadzi jako mąż Boży poprzez te wakacje z Bogiem, lecz przede wszystkim, kochani, że Kościół Boży ma Ducha Bożego. Realiter, to znaczy realnie Duch Święty istnieje w Kościele. I dlatego też, kochani, posłuchajmy, o czym mówi święty Maksymilian, jeżeli przechodzi do analizy pojęcia świętości Nowego Testamentu. Dopiero Chrystus Pan, pisze święty Maksymilian, przyszedłszy na świat, wskazał ludzkości przykładem i słowem drogę do prawdziwej świętości.
istotą jej miłość Boga aż do heroizmu. Oznaką wypełnianie Bożej woli, zawartej zwłaszcza w przykazaniach Bożych, Kościoła Bożego i w obowiązkach stanu, środkiem ciągłe czuwanie nad sobą, by wady poznać i wykorzenić, a cnoty wszczepiać, pielęgnować, rozwijać, aż do niepowszednich stopni. I modlitwa, którą dusza zdobywa nadprzyrodzone Boże łaski, niezbędne do postępu duchowego. U wszystkich świętych zajmuje ona, czyli modlitwa, pierwszorzędne miejsce. Najważniejsze jej stopnie to modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. W tej ostatniej porywa Pan Bóg nieraz duszę do siebie bliżej i wtedy, olśniona nad ziemskim światłem i rozpłomieniona miłością, wpada w zachwycenie, nie mające nic wspólnego z naturalnymi zachwytami, jak to ma miejsce na przykład w islamie, czy w buddyzmie, czy też w innych, właśnie w konfucjanizmie i w innych religiach świata. Nie jest to jednak konieczne ani potrzebne do świętości. Proszę zauważyć, jak tutaj święty Maksymilian, jak on precyzyjnie odczytuje istotę Nowego Testamentu. Że tutaj poprzez objawienie się drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej i Jezus zapowiada nadejście trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, dopiero tutaj, kochani, można myśleć i należy myśleć Boga jako miłość. Dlatego, że jak powiedzieliśmy sobie dzisiaj podczas mszy świętej, że Bóg jest jeden, ale wszystkie trzy osoby boskie subsystują w tej jednej boskości, w jednym bóstwie, czyli stanowią jednego Boga i w związku z tym zarzut ze strony judaizmu, czy też ze strony islamu o tym, że my nie jesteśmy religią monoteistyczną, to znaczy, że nie mamy wiary w jednego Boga, jest z istoty rzeczy nieuzasadnione, chybione, fałszywe. I dlatego też, proszę zobaczyć, dopiero wtedy, w tej pełni objawienia, i to był zamysł Boga Starego Testamentu, Boga w Trójcy Świętej jedynego oczywiście, bo on nie ma początku. Bóg Starego Testamentu jest już Bogiem w Trójcy Świętej jedynego, ale Bóg Starego Testamentu, czy Stare Przymierze, było przygotowywaniem narodu wybranego, a poprzez naród wybrany całej ludzkości do spotkania z Bogiem miłością. I tutaj proszę zobaczyć, że jakim wielkim pedagogiem jest Bóg. Naród wybrany nie był dojrzały do po prostu zrozumienia tej wielkiej prawdy o Bogu miłości w krótkim czasie. Bo proszę zobaczyć, nasze rozumienie prawdy dojrzewa. My jednym aktem, to tylko Bóg, jednym swoim odwiecznym aktem rozumu, On wszystko poznaje. Wszystkie czasy, generacje, wszelkiej bytowości, które powołał do istnienia, On bardzo precyzyjnie zawsze może określić ich pozycję w przestrzeni, w czasie, ich jakość moralną w przypadku osób, aniołów czy ludzi. Wszystko Bóg potrafi to w jednym swoim pierwotnym akcie rozumu zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie potrzebuje czasu, żeby rozumieć prawdę. Bóg nie potrzebuje przemieszczać się tak jak my po tym jeziorze, żeby zobaczyć w której zatoczce tego jeziora jakie kwiaty rosną. Albo jakie ptaki tam śpiewają w różnych zakątkach i mają swoje gniazda. My potrzebujemy przemieszczać się przez przestrzeń, ale Bóg tego nie potrzebuje. Dlatego, że my nie mamy takiego poznania, my nie mamy Ducha Boskiego, w tym sensie, że my nie jesteśmy Bogiem. I nawet jeżeli Bóg w nas mieszka, w sakramentach przenajświętszych, to nie znaczy to, że akty poznania, których my dokonujemy, że po prostu Bóg za nas poznaje. Nie. Jeżeli widzimy
czaplę łowiącą ryby, to my, to są nasze akty poznawcze. Jeżeli widzimy te piękne kwiaty na tym jeziorze, to są nasze akty poznawcze, choć Bóg sobie spoczywa w naszej duszy w sakramencie przenoświętszym, jak my w kajaku lub w kanu czy w łodzie ojca tego Józefa Lektora, którą można porwać, bo mówi, kto jest Boży i święty, to może moją łodzią pływać. I ma rację, że tylko święci powinni tą łodzią pływać, bo taka jest wspaniała. Dlatego też, kochani, proszę zauważyć, jakie to jest piękna myśl. I święty Maksymilian nawiązuje do wypowiedzi papieża Benedykta XIV, który pisze tak. Ażeby kanonizować sługę Bożego, wystarcza mieć dowody, że on uprawiał wzniosłe i bohaterskie cnoty, do których nadarzała mu się sposobność odpowiednio do warunków i stanu jego osoby. Stąd też, jak mówi Henryk Jeloy, Kościół zaliczył w poczet świętych nie tylko mnichów, obok książąt i księżnych, królów i królowych, cesarzy i cesarzowych, ale także kupców, nauczycieli, ogrodników, rolników, pasterzy i pasterki, adwokatów i doktorów, skarbników i urzędników, żebraków i służących, rzemieślników, szewców, cieśli i kowali. Kochani, właśnie proszę zobaczyć, że na przykład w buddyzmie nie każdy może uzyskać świętość, tylko ten, który w sposób najdoskonalszy rozpłynie się w nicość. Dlatego tylko w sumie arystokracja ta buddyjska to jest w stanie osiągnąć jakiś tam stopień nirwany. Ale człowiek, który jest biedny, który jest niewykształcony, który ma słabą pozycję społeczną, to jest stracony. On jest uosobieniem zła. On nirwany, czyli z tego stanu opróżnienia, nie może osiągnąć. I fałszywe jest też ogólne przekonanie, pisze święty Maksymilian, że święci nie byli podobni do nas. I oni odczuwali pokusy. I oni upadali i powstawali. I ich nieraz przygniatał smutek, osłabienie i paraliżowało zniechęcenie. Lecz pomnij na słowa Zbawiciela, beze mnie nic uczynić nie możecie i na owe świętego Pawła wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, nie ufali sobie, lecz całą ufność w Bogu pokładając, upokarzali się po upadkach, szczerze żałowali, duszę z brudów w sakramencie pokuty zmywali, a potem z większym jeszcze zapałem przykładali rękę do dzieła. I tak upadki służyły im za szczeble do coraz wyższej doskonałości i stawały się coraz lżejsze. Gdy święta scholastyka spytała swego brata świętego Benedykta, czego potrzeba, by dojść do świętości, otrzymała odpowiedź: trzeba chcieć. Dlatego też, kochani, podsumowując tę naszą refleksję i przechodząc do naszej otwartej dyskusji, trzeba sobie podkreślić, że tak, świętym można zostać tylko w prawdziwie świętym, jedynym i jednocześnie trójosobowym Bogu objawienia chrześcijańskiego. Ponieważ tylko On jako prawdziwie i wiecznie święty może podarować nam wszystkim łaskę świętości, taką, która dopomoże nam wypracować najdoskonalszy kształt naszego całego żywota. I tak jak powiedział święty Benedykt, a to jest ważne, bo teraz też mamy papieża Benedykta XVI, że po prostu trzeba chcieć, żeby dotrzeć do świętości. Trzeba poznać tę drogę i ten cel jako najważniejszy. Zachować go, kochani, w pamięci w każdym momencie naszego życia i wolą, naszą wolną, chcieć całym sobą i całe nasze ciało ukierunkować, tak jak Pan Kazio uczy mnie, jak ukierunkować kajak, jak zapanować nad kierunkiem, bo on mnie we wszystkie strony właściwie chciał płynąć. I nie wiedziałem jak to, tylko się obracałem na tym kajaku. A wystarczyły tylko kilka uwag,
pana Kazia i już natychmiast mój kajak idzie teraz już w tym kierunku, w którym ja sobie tego życzę. Kochani, chciejmy świętości, chciejmy całym sercem. Postanówmy sobie w naszym pięknym duchu i duszy, że chcę zostać świętym, ponieważ mój Pan i Bóg, czyli mój Stwórca i mój Zbawca, prawdziwy Bóg od wieki wieków, forever and ever, jak to możemy powiedzieć w języku angielskim, jest święty. Serdecznie dziękuję za poświęconą uwagę i przejdźmy teraz do naszej dyskusji.